jak są zapięte święto, to się otwiera już tak. Jest to 20 autobusów i kolejne 10 w niedługim okresie czasu będą Państwo widzieć. Miasto Lublin w moim przekonaniu nie należy do najbogatszych miast w Polsce i realizuje taką swoją dewizę, że biednego nie stać na byle jaki pojazd, na byle jaką rzecz. Dlatego te autobusy są kupione z najwyższej półki standardu światowego, europejskiego. Bo trzeba tylko pokryć koszty eksploatacji, a nie rozpraszać się na bieżących naprawach. To chcę powiedzieć, że jest już blisko 1/3 stanu wymienionego taboru autobusowego i w realizacji programu, który jest przyjęty w MPK za akceptacją właściciela, będziemy wymieniali rocznie około 20 pojazdów. Jeszcze zaczną wyjeżdżać, proszę Państwa, od dnia jutrzejszego. I sukcesywnie codziennie to więcej, bo no powiem, wgrywamy swoje rozkłady jazdy w systemy komputerowe. Jeszcze ostatnie elementy informacyjne trzeba umieścić. Jutro ich wyjedzie, jak pamięć nie byli, 8 już na trasy. I powiedzmy poniedziałek, tak, i następne jest w sumie tej pierwszej partii 20. W ciągu 2 tygodni wszystkie one na trasy wyjadą. Różnie odczuję zmiany w taki sposób, że nie by się bali jechać autobusem MPK, który w tej chwili w wielu miejscach trzeszy, skrzypi i niektóre części odpadają. Co było w ubiegłym roku przedmiotem trochę szyderstwa ze strony mediów. Autobusy mi się te podobają, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, szczególnie w barwach herbu Lublina. A w środku? W środku jest właśnie, nie podoba mi się usytuowanie miejsc siedzących. W porównaniu do dwóch modeli, które już jeżdżą, 2311-2310, przede wszystkim uważam, że jest źle zagospodarowane tylne rząd siedzeń. Jednak 3 miejsca byłyby wygodniejsze. Dzięki temu na przykład można by było zlikwidować jedno miejsce w nadkolu prawym z przodu. Dałby lepsze, więcej miejsca w przestrzeni dla osób stojących.